Psalm 52. Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca Dawida. Gdy Edomita Doeg przybył donieść Saulowi i rzekł do niego: Dawid wszedł do domu Achimelecha. Chociaż Dawid służył królowi Saulowi bardzo wiernie, to ten coraz bardziej go nienawidził i w końcu postanowił zabić. Dawid, uprzedzony przez syna Saula Jonatana, postanowił uciekać. Po drodze wstąpił do kapłana Abimelecha i poprosił go o jedzenie i broń. Abimelech dał mu chleby pokładne i miecz Goliata, który kiedyś Dawid w dowód wdzięczności dla Boga zostawił w namiocie spotkania. To jest opisane w 21 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Doeg też był wtedy u Abimelecha i widział to wszystko. Gdy Saul ogłosił swoim ludziom, że Dawid podniósł bunt przeciwko niemu, a oni niewystarczająco go popierają, Doeg opowiedział o tym, co widział u Abimelecha. Saul uznał, że kapłani też zbuntowali się przeciwko niemu i nakazał wszystkich ich zabić, ponieważ jego straż nie chciała wykonać tego rozkazu. Doeg wymordował 85 kapłanów osobiście. Jest to opisane w 22 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Czemu się chlubisz złością, mocarzu? Wszak łaska Boża trwa wiecznie. Knujesz zgubę, język twój jest jak ostry nóż, ty zdrajco. Dawid, pisząc ten psalm, wiedział, że Doeg doniósł o tym, co widział. Nie wiemy, czy wiedział o tym, co potem Doeg zrobił z kapłanami. Na pewno był wściekły na Doega i obawiał się, że jego donos będzie miał straszne następstwa. Wiedział, jaki jest Saul i domyślał się, że będzie chciał zniszczyć każdego, kto w jakikolwiek sposób popierał Dawida. Dlatego powiedział, że język Doega jest jak ostry nóż. Nazywał go mocarzem. Rzeczywiście do tego, żeby zabić 85 ludzi, trzeba mieć wielką siłę fizyczną i też odporność psychiczną. Nazwał też Doega zdrajcą. Uważał, że każdy ma obowiązek chronić niewinnych ludzi, a to, co Doeg powiedział, chociaż było prawdą, narażało kapłanów na niesprawiedliwy wyrok. Miłujesz bardziej zło niż dobro, kłamstwo bardziej niż słowo prawe. Sela. Miłujesz wszelkie oszczerstwa, języku podstępny. Dawid miał skłonność do przypisywania swoim przeciwnikom wszystkiego, co najgorsze. Rzadko kiedy prowadzi to do czegoś dobrego, rzadko kiedy prowadzi to do sprawiedliwego osądu, ale w tym akurat przypadku okazało się to prawdą. Abimelech i inni kapłani zostali uznani za buntowników i niewinnie straceni. Tak więc słowa Doega okazały się rzeczywiście oszczerstwem, a to, że sam kapłanów zabił, dowodzi, że rzeczywiście pragnął ich śmierci, czyhał na to, aby jakoś doprowadzić ich do zguby. Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu, i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela. Dawid nienawidził Doega, wiedział, że Bóg karze zbrodnie i liczył na to, że Doeg zostanie w końcu ukarany. Ujrzą to sprawiedliwi i bać się będą, śmiać się będą z niego. Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, ale ufał wielkim bogactwom swoim. Był dumny, że wyrządza szkodę. Dawid uważał, że Doeg tak postępuje, bo chce pieniędzy, a Bóg nie ma dla niego żadnego znaczenia. Myśl, że Doeg dostanie za swoje, napełniała go radością, a widząc to, cieszyłby się jeszcze bardziej. Lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym. Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Oliwka to bardzo pożyteczne i długowieczne drzewo. Tak Dawid widział siebie. Był przekonany, że Bóg jest z niego zadowolony, tak jak gospodarz zadowolony jest z zielonej, czyli pełnej życia oliwki. O tym, że też grzeszy, najwidoczniej nie myślał. Będę wysławiał cię na wieki za to, coś uczynił, i będę oznajmiał imię twoje wobec wiernych twoich, bo jest dobre. Donos Doega miał straszne skutki, ale Dawid wierzył, że Bóg wyprowadzi z tego dobro i już go za to chwalił.
Przed obliczem Pana uniżmy się. Pana uniżmy się. Przed obliczem Pana uniżmy się. Przed obliczem Pana uniżmy się. Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas. Przed obliczem Pana uniżmy się. Przed obliczem Pana uniżmy się. Przed obliczem Pana uniżmy się. Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy. Swoje troski oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas.